Dla mnie jest ten film głosem zabranym w społeczeństwie, dyskusji społecznej na temat dzieci z zespołem Downa, na temat wychowania tych dzieci z zespołem Downa, i mam nadzieję, że jest to film, który niesie ze sobą ogromny ładunek radości, miłości i takiego piękna. Ten film jest bardzo delikatnie, rozważnie zrealizowany, też nie ukrywa trudu, jaki się ponosi wychowując takie dziecko, ale też kamera uchwytuje te momenty wzruszające, piękne, które się wiążą z wychowaniem właśnie dziecka z zespołem Downa. Nie tylko dziecka z zespołem Downa, ale i dzieci, bo mamy trójkę dzieci i wychowanie dzieci jest trudem. Dodatkowo jeszcze jest to film po prostu o człowieku Stefanie, na który właśnie Agnieszka tak chciała popatrzeć, jako na człowieka, który na trzylatka wówczas w czasie realizacji filmu, który ma ogromną ilość energii, jest wszędzie, w każdym miejscu w ciągu sekundy, jest niesamowitym łobuziakiem, rozrabiaką, ma talent muzyczny, nie lubi jajek, a gdzieś tam dalej po prostu ma ten zespół Downa. Uczyń mnie rycerzem, królu. Chcę być czerwonym rycerzem. Jest to taka obserwacja chłopca, nie przez ten zespół Downa, przez tą niepełnosprawność, tylko jako takiego pokazanie świata małego dziecka, pokazanie świata trzylatka, dźwięków, obrazów, takiego świata, jak ma każde inne dziecko w tym wieku, i pewnie świat, który niektóre osoby jeszcze pamiętają ze swojego dzieciństwa. Stefek jest o tyle ciekawy, że on się wymyka wszelkim konwencjom, co zazwyczaj małe dzieci tak mają, że one są takie nieprzewidywalne. Widziałeś? A spytałeś? Twoje pytanie może uzdrowić chorego króla. Zespół Downa, ten dodatkowy chromosom, mówi się, że to jest chromosom miłości. I tak właśnie jest. Widać, jak Stefan wpływa na całą moją rodzinę zbawiennie, właśnie dając i pokazując miłość, dając tą miłość. Przytula się, jest rozczula. On niesamowicie rozczula dziadków szczególnie. Czyli mężczyzn, prawda? Babcie go rozpieszczają niesamowicie. I wydaje mi się, że nasza rodzina jest bogatsza właśnie o te przeżycia związane właśnie z wychowaniem Stefana i z posiadaniem takiego daru, jakim jest dar wychowania dziecka z zespołem Downa.